Moje pierwsze wspomnienie z kartkami było takie. Tata zawołał mnie, żebym pojechał do sklepu, albowiem cukier jest na kartki i każdemu sprzedają po kilo. Były to lata 70., miałem kilka lat, poczułem się bardzo ważny, że dzięki mnie rodzina może kupić kilo cukru. W tych dniach pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kartkach na węgiel. Każdy obywatel, prawie, który ma piec, spalany, piec do spalania węgla, będzie mógł kupić węgiel, taniej, niecałe tysiąc złotych za tonę. Bardzo to mądrze wymyślił PiS. Cena węgla będzie wynosiła niecałe 1000 zł, a państwo dopłaci składom węglowym, które mają ten węgiel sprzedawać, po 1000 zł, no w przyszłym roku, tak mniej więcej. Taki pomysł. Można powiedzieć, perfekcyjna ekonomia socjalistyczno-pisowska. Wszystko byłoby pięknie ładnie i być może ludziom by nawet pomogli. Tylko jest jeden problem. Kartki na węgiel są. Podpis pod ustawą jest. Ustawa wydrukowana w dzienniku ustaw jest. Obowiązuje prawo? Obowiązuje. Tylko węgla nie ma. A właściwie jest, tylko że jest znacznie droższy niż 2000 zł. Bo najtańszy jest w tej chwili 2500. Najtańszy, najtańszy. Bez marży. No to właściciel. Składu węglowego, rozumiem, miałby kupić węgiel za 2,5 tysiąca, sprzedać go obywatelowi za 990 zł i za rok dostać 1000 złotych od państwa. Świetny biznes. A jakby na przykład 1000 takich ton w ten sposób obrócił, miałby stratę 500 tysięcy ponad. I co? Przyjdzie pan prokurator i powie: zaraz, zaraz. Tu mamy. Działanie na szkodę spółki. To są przecież najczęściej, no właściwie w 100%, firmy prywatne. Działanie na szkodę spółki, artykuł 296 Kodeksu Karnego, kto działa na szkodę spółki, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat. Jeżeli by kwota przekroczyła milion, to do 10. Także, jakby ktoś 2000 ton węgla w ten sposób Ludziom podarował, to miałby 10 lat więzienia. I jeszcze dodatkowe pewne, pewne przepisy, bo w tym prokuratorzy pana Ziobry są bardzo dobrzy w wymyślaniu ludziom różnych przepisów. Tak więc, oczywiście, ustawa będzie martwa. Kartki na węgiel się nie przyjmą w gospodarce rynkowej, bo się nie mogą przyjąć. Problem z węglem polegał na tym, że gdy wybuchła wojna, rząd nie zakupił odpowiedniej kwoty węgla, liczby ton węgla na zimę. Zresztą nawet w rządzie, z tego co podaje prasa, były, była świadomość tego, że trzeba ten węgiel kupić awaryjnie już w marcu. Ale, czym się tam przejmować, w marcu jak zima daleko. Więc zaczęli się przejmować w lipcu, ale jest już za późno. Oczywiście rząd mógłby kupić węgiel na rynkach światowych, tylko jest problem, że nie ma jak go przetransportować. Postatki nie przewiozą, Właściwie właśnie przewiozą ten węgiel, a nie ma jak go rozładować i jak przewieźć do ludzi. Tak więc sytuacja na rynku węgla będzie dramatyczna. Prawdopodobnie część ludzi po prostu będzie y, częściowo opalać tylko albo palić czymś innym. Kłania się program Chrust. Plus. I nie ma co się śmiać, proszę Państwa, bo to są bardzo poważne y, zagadnienia. Rząd po prostu nie zabezpieczył najbardziej podstawowej potrzeby ludności, czyli ciepła. Gdzie te czasy, kiedy śmiano się z Donalda Tuska. Że dostarczał ciepłą wodę ludziom. Daje się, że z tym będziemy mieli problem. Hmm. Oczywiście rząd ma radę dla obywateli, właściwie Narodowy Bank Polski. Podczas spotkania obywatelki z prezesem Narodowego Banku Polskiego, małżonka pana prezesa udzieliła dobrej rady. Można powiedzieć, idealnej. Mianowicie poradziła, Kobiecie, która miała kredyt i nie miała jak go że powinna zagrać w lotto. Może jej się uda. No i fakt, jeżeli ktoś wygra 100 milionów lotto, inflacja nie spędzie mu straszna. Węgra sobie kupi, ile będzie chcieć. Taką radę ma dla nas małżonka pana Prezesa Glapińskiego, małżonka prezesa. Narodowego Banku Polskiego, który przy okazji powiedział, że stopy procentowe będą 16%, pomylił z inflacją latem, no ale nie ma co się dziwić. I zapowiedział, że wzrost tych będzie tylko 0,25 czym złamał w ogóle tajemnicę Narodowego Banku Polskiego. Kompromitacja i dno, można powiedzieć. W ostatnich dniach wyszły również na jaw bardzo ciekawe okoliczności co do CEBOS. Już kiedyś miałem odcinek poświęcony sondażom. Teraz wyszedł mail. Pan Dworczyk informuje premiera, że spotka się z prezesem Cebosu, bo nie podobały mu się jedne sondaże, niefrasobliwie zrobione. Czyli, krótko mówiąc, mamy dowód, że Cebos, a podejrzewam, że wszystkie inne firemki, które są Opłacane przez media pisowskie, po prostu robią sondaże na zlecenie. I to nie na zlecenie na tej zasadzie, że ktoś zleca i chce wyniki, tylko po prostu wyniki są zlecane, a badanie się dorobi. Takie mamy, taką mamy rzeczywistość sondażową, więc jeżeli ktoś, proszę Państwa, szczególnie celują w tym, w tym dziennikarze symetryści, będzie mówił, a sondaże pokazują, że opozycja coś tam, to wszystko jest bullshit. Sondaży tak naprawdę w obecnym czasie za dobrych nie ma. Trochę robię kantar, niekiedy ibris. Na nie można patrzeć. Patrzeć Reszta, proszę Państwa, to jest w większości nieporozumienie. Tak jak Państwu mówiłem i zachęcam tutaj do współpracy. No i kończymy, moi współpracownicy kończymy program przygotowujący firmę, która będzie rzetelnie dokonywała prognoz wyników wyborczych i myślę, że w najbliższym czasie to uruchomimy. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć, to bym zachęcał na konto Fundacji Obrony Demokracji. Można, można wpłacać. Tylko bym mam prośbę, bo jedna wpłata była zatytułowana J na końcu C. PiS. Próbowaliśmy to zaksięgować jako cele statutowe, ale nie wiem, czy do końca to przejdzie, więc prosiłbym ewentualne wpłaty tytułować mniej ekspresyjnie. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam również do subskrypcji kanału.